Widzowie, już niebawem okaże się, kto z nas miał rację. Czy byłem to ja, czy był to Oskar? Tak, nie mylicie się. Jakaś żółta postać dołączyła na Wałęsowice. Ja twierdziłem, że to jest ptyś. Oskar spekulował, że to jest owca Lolo albo matruner. Niemniej jednak w dzisiejszym odcinku postaram się udowodnić wam, że miałem rację. Ja jestem Robert, wy jesteście widzowie, także rozsiądźcie się wygodnie w fotelach i zapraszam do oglądania. Po powrocie z Wałęsowic dla dziewczyn, Wojan postanowił zjeść śniadanie. Nic nie zapowiadało, że ten dzień będzie tym dniem, który zmieni wszystko. Gdy wyjrzał jednak przez okno, zobaczył coś bardzo, bardzo dziwnego. Nieopodal jego domku rozpościerała się żółta budowla, której nie widział nigdy wcześniej. Wojana wprawiło to w niemałe osłupienie. Podszedł początkowo do niej, jednak obawiał się sam sprawdzić, co kryje się w środku. Postanowił jednak nie zwlekać i czym prędzej udał się po swoich przyjaciół, Paliona oraz Nubka. Już w tamtym momencie Wojtek podejrzewał, że właścicielem domku jest ta sama postać, która wcześniej zostawiła mu tajemnicze wiadomości i która podała mu przepis na miksturę prawdy. Kim jednak ta postać była? O tym przekonamy się niebawem. Wojan początkowo zaczął podejrzewać swoich przyjaciół, że być może to oni są sprawcami całego zamieszania. Szybko się jednak okazało, że nie mają z nim absolutnie nic wspólnego. Cała trójka chwilę później udała się wprost do żółtego domku. Nubek jednak często ma tak, że zanim pomyśli, no to coś zrobi. I tak było tym razem. Wziął kilof do ręki i od razu zaczął niszczyć wspomnianą budowlę. Wojan i Palion oczywiście zaczęli go powstrzymywać. Widać, że zależało im, żeby dociec prawdy i poznać właściciela tego domku. Gdy weszli do środka, to im oczom ukazało się coś bardzo dziwnego. Pomieszczenie było stosunkowo niewielkie, jednak od ziemi do sufitu było wypełnione skrzyniami. To nie one jednak stanowiły centralny punkt pomieszczenia. Na środku głównej ściany bowiem widniał jakiś tajemniczy przedmiot. Nad nim natomiast były umieszczone trzy tablice. Napis na nich brzmiał następująco. Hejka, jestem tu nowy. Bardzo lubię zbierać rzeczy. Boję się, że mnie nie polubicie, dlatego mam dla was prezent. Znajduje się w jednej z tych skrzynek. Powodzonka. Tak jak wspomniałem wcześniej, tych skrzyń było naprawdę od groma, więc widać, że nowa postać, która była autorem tych wiadomości, chciała w jakiś sposób albo zabawić się kosztem Wojana i Paliona i Nubka, albo sprawić, żeby mieli coś ciekawego do roboty. To jednak nie koniec niespodzianek. Poniżej tych trzech tablic widniała jeszcze jedna, która wyjaśniała znaczenie owego tajemniczego przedmiotu, który był na środku pomieszczenia. Był to plecak tej nowej osoby, w której miała ona swój cały dobytek. Na tym momencie jednak Wojan, Palion i Nubek zdecydowali się jeszcze nie ruszać jego zawartości. Zrobili jednak coś innego. Rozpoczęli przeszukiwanie wszystkich skrzyn w pomieszczeniu. Chwilę później Palion trafił na tę właściwą. W środku znajdowały się dwie rzeczy. Czapka Wojan Team oraz książka z piórem. Czapka wprawiła grupę przyjaciół w niemałe osłupienie, ponieważ wyglądała identycznie jak ta, którą ma Wojan w swoim sklepie. Niestety z jakiegoś powodu nie dało się jej założyć, ale grupa przyjaciół stwierdziła, że to dlatego, że mają kanciaste głowy. Drugi przedmiot jednak był znacznie bardziej istotny. Tak jak wspomniałem, była to książka, której treść miała być początkiem nowej przygody. Osoba, która ją napisała, wspomniała, że ma dużo umiejętności, które potrafią zaskakiwać. Stwierdziła, że chciałaby dołączyć na Wałęsowice, ale wie, że te mają bogatą historię, dlatego nie chciała tego robić z pustymi rękoma. To jednak nie było najważniejsze. Najważniejszą informację przeczytam na trzeciej stronie. Wspomniana osoba przygotowała bowiem dla grupy przyjaciół jakąś przygodę. Przygodę, która swój początek miała mieć w górskiej dolinie za szkołą. Jednak co to za przygoda, przekonamy się niebawem. Gdy dotarli na miejsce, to ich oczom ukazało się nic innego jak kolejne tablice. Tym razem jednak słowa na nich zamieszczone składały się w konkretną instrukcję. Instrukcję, która miała doprowadzić do wykraftowania jakiegoś tajemniczego przedmiotu. Zanim jednak to miało nastąpić, to grupa przyjaciół musiała zebrać kilka przedmiotów. Był to m.in. niebieski barwnik, shulker box oraz głowa Wojana. Te przedmioty były poumieszczane dookoła, więc czym prędzej grupa przyjaciół postanowiła je odnaleźć. Poszukiwania nie trwały zbyt długo. Wojan i Palion bardzo szybko uwinęli się zadaniem.
Tak, moi drodzy, Wojan i Palion, bo Nubek w tym czasie kopał dirta i budował coś na kształt jakiejś minibazy. No wiecie, jak to Nubek. Gdy mieli już wszystkie przedmioty i Wojan stworzył crafting, to nadszedł ten moment. Postanowili oni bowiem stworzyć tajemniczy przedmiot. Jednak co to było, dowiemy się za chwilę. To, co stworzyli, było bardzo, ale to bardzo nietypowe, a mianowicie powstał z tego zestawienia plecak Wojan Team. Tak, widzowie, nie przesłyszeliście się. Ponadto w pełni funkcjonalny plecak, który działał dokładnie tak jak Shulker Box. Okazało się jednak, że to nie koniec niespodzianek, bowiem kolejny prezent miał czekać w świątyni nieopodal. Grupa przyjaciół postanowiła od razu udać się we wskazane miejsce, gdyż byli bardzo ciekawi, co tym razem na nich czeka. Po kilku chwilach znaleźli się we właściwym miejscu i weszli do środka. Tam zobaczyli wielką żółtą strzałkę, która nakazywała im wskoczyć do otworu pod nią. Gdy to uczynili, na miejscu znaleźli cztery skrzynie, z czego tylko jedna miała jakąś zawartość. Były w niej dwa przedmioty, z czego jeden to była ponownie zapisana książka. Drugi natomiast w szczególności bardzo ucieszył Nubka, gdyż był to brelok z jego podobizną. Dokładnie taki sam jak w sklepie Wojana. Książka ta była ostatnią, którą w tym odcinku grupa przyjaciół znalazła. A treść w niej była następująca. Zdobyliście plecak Wojan Team. Mam jeszcze dużo więcej rzeczy, które możemy razem zrobić. Dajcie mi znaka, czy chcielibyście mnie zobaczyć na Wojanowicach, a póki co znikam i będę was obserwować. I nie wiem jak wy widzowie, ale ja w tym miejscu już mam swoją opinię na temat tej nowej osoby. Uważam, że jest ona bardzo pomysłowa i w mega ciekawy sposób jest w stanie zagospodarować czas wszystkim Wojanowiczanom. Poza tym, jak widać, umie tworzyć naprawdę mega ciekawe rzeczy. Dodawać do Minecrafta czy to plecak, czy brelok, czy czapkę. Myślę zatem, że możliwości się z tym wiążące są prawie że nieograniczone. I sądzę, iż taka postać dodałaby naprawdę bardzo dużo świeżości na Wojanowicach. Bo pomyślcie tylko, jak wiele pomysłów teraz będzie można zrealizować, jeżeli taka osoba dołączy do ekipy Wojanowiczan. Jednak, co na to wszystko Wojan, Palion i Nubek? Przekonajmy się. Cała ekipa była bardzo pozytywnie nastawiona i zastanawiała się, czy taka osoba jak ta nowa mogłaby rzeczywiście na Wojanowicach zamieszkać. I tak jak wspomniałem w jednym z ostatnich filmów, tak przypomnę i teraz. Nadal podtrzymuję swoje zdanie, że tą nową osobą jest Ptyś. Widać, że ta osoba stworzyła coś bardzo kreatywnego. Widać też, że bije od niej taki pozytywny vibe. No i po trzecie, widać też, że ma bardzo duże zamiłowanie do koloru żółtego. Z tego równania, moi drodzy, nie może wyjść nic innego, jak tylko postać Ptysia. Nie mam na ten moment na to twardych dowodów. Takich, że pokażę wam coś i na 100% w tym momencie potwierdzę wam, że patrzcie, to jest na pewno Ptyś, bo tutaj macie login z logowania na serwer i tam jest osoba o takiej i takiej nazwie. No nie mam do czegoś takiego dostępu. Jednak jestem prawie pewny, że tą osobą jest właśnie wspomniany przeze mnie Ptyś. Zapamiętajcie moje słowa i uważnie śledźcie nadchodzące odcinki Wojana. Jeżeli będę miał rację, to wróćcie do tego filmu i napiszcie komentarz: o, miałeś rację, a przyszedł wam serduszko. Jestem mega ciekaw, co wy o tym sądzicie. Czy tą osobą jest Ptyś, czy ktoś inny? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Pamiętajcie, że czytamy je wszystkie. Na ten moment to by było tyle. Mówił do was Robert z kanału Lamimy. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!